i nagrywamy kolejny fragment, kolejny odcinek jazdy podczas naszej jazdy, tak? Przez Warszawę, kolejny odcinek trasy. Zobaczcie, jak to jest ciekawie. Prawo wjazd. Przejazdy przez Warszawę bardzo pokochałem, polubiłem. Czuję się jak u siebie w domu. Będę tęsknił za Warszawą, ale może będę też wracał, będę przejeżdżał. Może tym razem będę już jeździł w inną stronę. Ale trochę będę tęsknił, na pewno. Wiele wydarzyło się i dobrych rzeczy, trochę takich nieprzyjemnych na tym terenie, ale wszystko człowieka uczy. Każde zdarzenie, bo tak samo jak kamera rejestruje, tak samo nasz umysł rejestruje wszystko. Dobre i złe zdarzenia. Najważniejsze jest wypierać z siebie te złe zdarzenia, te złe chwile, żyć dniem dzisiejszym, starać się bynajmniej. Nie rozpatrywać tego, nie wracać, wyciszać organizm, bo długotrwały stres, życie w długotrwałym stresie, przepraszam, wyszedłem na taki temat teraz, może odbijać się na naszym zdrowiu, na naszej psychice, na zdrowiu fizycznym. Do tego doprowadza stres. Stres człowieka zabija. Z uwagi na to, że jeździmy tutaj w interesach w tę stronę, też tego stresu było niemało. Ale i też było fajnie, wiele wzniosłych chwil. Także Warszawa jest w sumie tak na 80% pozytywnym wspomnieniem. Jazda po Warszawie nocą, o różnych porach nocy, o różnych godzinach, poza Warszawą. Wszystkie te stacje benzynowe, czyli dziś stacje benzynowe, to jak restauracje wyglądają, gdzie można coś zjeść, można napić się dobrej kawy, posiedzieć, porozmawiać. I te takie przystanki w drodze, to są te stacje benzynowe, zajazdy wszelkiego rodzaju, bary i to też jakoś kręci, tak, że w nocy można się zatrzymać, odpocząć, przedzwonić gdzieś sobie z telefonu, posiedzieć, porozmawiać, zjeść coś dobrego, napić się, zabrać ze sobą, uzupełnić jakieś napoje, jedzenie i znowu ruszamy w trasę. To jest takie właśnie miłe, przyjemne, że cały czas coś się zmienia. Jesteśmy w ruchu. Cały czas coś nowego, coś ciekawego. Także ten film też wstawiam na mój kanał. I tam proszę Was, abyście lajkowali, abyście tam łapkę do góry dawali, abyście komentowali. No i subskrybujcie mój kanał. Subskrypcje, wiadomo, dzisiaj dla każdego są ważne. Z uwagi na to, że kanał YouTube zmienił politykę swoją i no niestety trzeba mieć 100 tysięcy wyświetleń, 100 tysięcy bodajże tak wyświetleń i minimum 1000 subskrypcji, aby kanał na nowo zaczął zarabiać. Nie? Mój kanał zarabiał, a jak zmienili politykę, to znowu stanął w miejscu. No i ale myślę, że dzięki Wam, tu ludziom, którzy są przychylni, takim podróżnikom, takim ludziom, którzy są z charyzmą, będziecie subskrybowali mój kanał i na pewno tych subskrypcji będzie więcej, wyświetleń będzie więcej, tam do 100 tysięcy już dużo nie brakuje, no i kanał gdzieś tam ruszy, nie? Trzeba ukazywać piękno Polski, piękno tych naszych autostrad teraz, przejazdów, zobaczcie, jak teraz pięknie się płynie, w tym momencie już tak jakby wyjeżdżamy z Warszawy, jak pięknie płyniemy, jakie to są takie fajne, płynne trasy, przejazdy wielopasmowe i możemy sobie pozwolić na to, żeby spokojnie jechać.
rozmawiać, czy nagrywać. Ja Was zachęcam do takiej podróży. To nie jest tak, że ja jeżdżę tylko w interesach, czy w odwiedzinach, ale zachęcam do podróży nawet wtedy, kiedy macie parę groszy, trochę tak jak my tutaj jeździliśmy, jechać do Gdańska, jechać w inną część Polski, jechać nad morze, nieważne jaka jest pora roku, ważne, żebyście czuli się dobrze, żebyście nie gnusieli w domach. Już Einstein powiedział, że jak się poruszamy, im szybciej, tym lepiej, to czas nam zwalnia. Także naprawdę warto, mózg jest cały czas zajęty czymś, bo zmieniające się widoki, spotykamy ciekawych ludzi, sytuacje, miejsca, zwiedzamy coś i wtedy czujemy pełnię życia, żyjemy. Nie potrafię pomóc z zapytaniem, sytuacje, miejsca, związane coś i wtedy. No, nawigacja się odezwała, bo ja użyłem sformułowania miejsca związane i coś tam i tak dalej i nawigacja powiedziała nam, że nie potrafił wytłumaczyć, czy ja bym stosunkować się do tego słowa. No widzicie, jaką mamy nawigację inteligentną? To się nam rzadko zdarza, ale ona czasami do nas przemawia, jak słyszy moje teksty w aucie, kiedy nagrywa. No i lekki taki woreczek. Fajnie. Podróże to jest coś pięknego, nie? Wtedy czujemy, że żyjemy. Czas się zwalnia, przemieszczamy się. Czas zwalnia, a my się przemieszczamy. To jest fajne. Warszawa jest piękna, jeździmy po niej super, mamy już doświadczenie w jeździe po Warszawie. No i też słyszycie dźwięk, znowu albo wypadek, albo ktoś. To wojskowa karetka. Może nawet przewożą, może transport krwi. Często takie sygnale właśnie szybko dostarczają albo narządy do transplantacji. Tak to jest, takie jest życie. No widzicie, wszystko poszło z takim postępem, że kiedy jedzie karetka na sygnale, powiedzmy gdzieś długą trasę, to możemy się zastanawiać też, co ma wiezie. Czy może krew do pilnej operacji, czy narządy do przeszczepu, narząd, serce, tak ważne u człowieka. Gdyby tak każdy miał to serce, moi drodzy. Takie prawdziwe serce, to świat by był piękny. Ale cóż, wielu z nas ma martwe serce. Czyli niby żyjemy, niby to serce bije, a tak naprawdę ono jest martwe. Ludzie nie potrafią żyć, nie potrafią doceniać, kochać, szanować. Widzicie, jak zmieniam tu płynnie tematy. Z trasy skoczyliśmy na uczucia. Ale to tak fajnie z Robertem się rozmawia. O, tam u góry widzę, może przybliżę, na Okęcie będzie lądował samolot. Zaraz Wam go uchwycę. Troszeczkę wysunę tutaj, oddalę. Tu jest gdzieś tutaj. Muszę go osobiście uchwycić. Tu dwa latarnia, to będzie gdzieś tu. Zbliża się. Leci w naszym kierunku, ale gdzie on jest? Gdzie on jest? Jak go tu uchwycić?
Jest. Teraz go uchwycę tu z tej strony. No wiem, jest. On się... On ląduje. Także widzicie? Fajny. Warto mieć kamerę, bo można coś uchwycić. I ustawiamy ją tutaj. Troszeczkę źle go złapałem, no ale troszeczkę tam mieliśmy takie małe, fajną przygodę, fajne wrażenie. Tutaj mamy troszeczkę taki mały koreczek, więc nic ciekawego, wyłączymy kamerę. Pozdrawiam Was serdecznie i będę nagrywał dla Was kolejne filmy z różnych podróży, z różnych przejazdów, z różnych tras, z różnych autostrad. Abyście mieli taką namiastkę tego, ci, którzy nie mogą się ruszyć, aby widzieli po prostu na miastkę podróży, ale podróżowali z nami. Dziękuję serdecznie. Robert i Agata się kłaniają.